Samo wydarzenie opisane w opowiadaniu było dla mnie bardzo rozwojowe. Wierzę, że może coś zobrazować również innym, dlatego nie pogardzę ani jednym udostępnieniem filmu, ani komentarzem. Zapraszam do seansu. Wiesz co, no, możesz mieć trochę racji. Look at this suit. Where did he get it from? This is oriental suit? Very nice. Like, why don't we have such suits in Poland? Because every single year they show off fantastic shows. Dancing, you have no idea how many hearts has been broken right now at this very stage by this person, Mr. Russia. Wow, look at those moves, incredible. He's got some moves. Dominican Republic! Ladies and gentlemen, we had singing, we had dancing, but what's happening right now, we didn't have that. This is music being played by Mr. USA, really nice. I saw him playing before. I'm speechless. Very beautiful song. I'm speechless. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Moi drodzy, ja mam na imię Adam Joseph Modzelewski. Joseph przez F, a nie przez PH, gdyby ktoś nie wiedział. Słuchajcie, byłem ostatnio w telewizji i dostałem materiały. W końcu doszły do mnie z powrotem, dotarły do mnie materiały, mam je udostępnione, więc chciałem się z nimi wami podzielić. Więc to taki będzie odcinek, po prostu pokażę wam, jak to wyglądało i chcę, żeby to było poniekąd takie przesłanie, bo dużo sobie o tym myślałem. Wczoraj byłem na treningu, spompowałem sobie łapki, a wiadomo, że pompując najlepiej krążenie się poprawia, wtedy można sobie dużo rzeczy tak inspirująco wymyśleć, przemyśleć i poniekąd to jest też odpowiedź na pytania od moich widzów, bo wielokrotnie dostawałem tego typu pytania, ale to zaraz wszystko zobaczycie na podsumowaniu. Otóż cały ten konkurs, jak ja się tam znalazłem, jakim cudem byłem prezenterem w telewizji, od inżyniera do youtubera, od youtubera do prezentera, więc idziemy troszkę wyżej, coraz wyżej. Bardzo fajne przeżycie, cenne doświadczenie, niewiarygodne emocje. I tak jak przed samym show, przed samym, bo to był pokaz talentów, głównie, tam były różne konkurencje w ogóle. Pierwsza rzecz to było, że miałem prowadzić konkurs taki fizyczny do robienia pompek. I jak macie, kojarzycie Bring Sally Up, to poza tą muzykę zmienili. Było Bring Mr. Go Supra Up, coś tam, Go Supra Down. Nie pamiętam dokładnie muzyczki, zaraz sobie usłyszycie. Gentlemen, the rules are very simple. Every single time you hear the command coming in from the music in the background, you need to do the push-up. Next round. Up! To go up, get Mr. Down. That's a super challenge, try to get to next round. It's almost over. Here we have Puerto Rico and Curaçao. Now we're gonna have obvious challenge. They're gonna do push-ups. The last one standing is the winner. Ready? Next round. 17. It's very big applause, yes! In Poland we call people like you geek. Chodziło o to, że ludzie mieli robić pompki do eliminacji i ja i nimi takim wodzirejem byłem. Mówiłem góra, dół, góra, dół, góra, dół. Więc bardzo fajnie, to był pierwszy challenge. Drugi challenge, podkładałem głos do konkursu z rowerami, bo potrzebowali osoby anglojęzycznej, która by mówiła dosyć tak płynnie. Więc ja tam podkładałem, siedziałem i podkładałem głos. Mówię left, 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 right, jak to słyszycie. Ok, good, 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 last straight, final. Turn left, right, turn right, good. You got it, you got it. I'm very excited. Oh! I put too much speed and I lose control. But I hope I have a good time. Rowery i cztery, i teraz cztery. Finały, półfinały, półfinały, pokaz talentów. Mr. Supranational 2018, pokaz talentów. Ja miałem być prezenterem. I tu były największe jaja, słuchajcie, największe jaja. Konkurs, w ogóle przygotowania do tego było zerowe. Ja 15 minut przed wejściem na scenę dopiero dostałem skrypt i przeczytałem co, w ogóle o czym ja mam powiedzieć. Byłem mega zesrany. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma problemu. Wejdę tam i po prostu wszystkich zagadam na amen, nie? Będzie w porządku. Tak jak zobaczyłem ludzi, wystrój, salę, wielka taka sala bankietowa, scena, nagłośnienie, stoliki, obrusy falowane, ludzie w garniturach, w sukniach, usadzeni, prezesowie, jacyś inwestorzy, cali jakby sponsorzy tego konkursu i ja wtedy tak patrzę, dopinam tylko tam krawat, patrzę przez kurtynę, mówię, oh, damn boy, tak sobie naprawdę pomyślałem i no nagle mi zmiękły mi nogi, zacząłem się pocić jak świnia, oczywiście pod garniturem, nic nie widać, poker face na twarzy, żeby nikt tego nie ogarnął i Bartek, bo był Bartek, Bartek główny taki menedżer, organizator tego wszystkiego, nasz zarządzający, on mówił po polsku, ja miałem mówić po angielsku.
No i wszystko by było fajnie, wszystko tak naprawdę, wszystko szło. Ja tam troszkę po nim powtarzałem właśnie cały czas i tak jedna taka wtopa pierwsza, którą usłyszałem, parę osób mi powiedziało, że Bartek stał na scenie i mówił coś po polsku. Ja w to tam mówię, tłumaczę po angielsku, mówię dzielnie, a zaraz się pytam, ty, Bartek, co dalej? Nie? A wszystko, a mikrofon włączony i tam tylko takie szepty, co dalej, Bartek? Nie? Więc to pierwsza wtopa beka. Nie wiem, czy to kamery podchwyciły, ale ktoś mi przekazał, że coś takiego było słychać. Jednak nikt z biorących tam udział, tylko później jeden z widzów chyba do mnie napisał. W każdym razie to była taka pierwsza beka. Później, jeżeli chodzi, mówię o braku organizacji, to ratowanie sytuacji. Niejednokrotnie muzyka przestała grać, więc były takie nieplanowane rzeczy. Dziura nagle jest, ktoś daje pokaz talentów, Mister Sri Lanka, i nagle przestała mu grać muzyka. Więc on tak tańczy i nie wie, czy ma tańczyć, muzyka przestała grać w połowie. I co tu robić? On tak zatrzymał się i myślę sobie, kurde, improwizuję, idę ratować sytuację, ratuję świat. Wychodzę na scenę i mówię, Mister Sri Lanka, i tam go zagaduję. Dużo sytuacji było, w których ja musiałem nieprzemyślanie improwizować i coś tam wymyślać, tworzyć jakieś cuda, żeby widzowie myśleli, że to wszystko jest w porządku, pod kontrolą, a tak naprawdę z tyłu była burza, bagno. Mieli wejść pokaz, dali na żywo, mieli Lahersi grać, taki góralska grupa, górali chyba, co koncerty dają na żywo, i daje Bartek, wchodzi na scenę, mówi: moi drodzy, wielkie brawa, teraz zagrają przed wami Lahersi, nie? I on mówi, tam wielkie brawa, wszyscy biją brawa, cisza, nie? Patrzę za kulisami, pusto. To jeszcze raz. Lahersi, gdzie są Lahersi? Nie ma Lahersów, na przykład nie było, grupa, oni się spóźnili, nie było ich w ogóle. Dziura, cisza. Kurde, idę na scenę, nie? Coś tam zagaduję, wszedłem na tą scenę, znowu tworzę, tak jak teraz do was opowiadam, to tak musiałem się jakoś rozkręcić. Pierwsze w ogóle słowo na początku to było takie jakieś drgawki, jakieś, no naprawdę, czułem mega stres, ale ostatecznie już zacząłem przemawiać, mówiłem, dobra energia poszła, dobry flow. Na tym, na podstawie tego opowiadania i tego, co ja czułem, i walki ze swoimi wewnętrznymi emocjami i umiejętnością kontrolowania tych emocji, mogę wam powiedzieć, że człowiek, ja osobiście czułem, że żyję jak rzadko, to chyba w 2018, wyjazd do Stanów i sam to, i ten pokaz na żywo w Polsacie, to prezentowanie, to były momenty, w których ja miałem taką euforię, latałem, mówię, yes, wiesz, tam się wkręciłem i naprawdę czułem, że żyję. Jeżeli chcecie poczuć, że żyjecie, opuśćcie swoją strefę komfortu, zróbcie coś, czego się boicie, przygotujcie się do tego dobrze. Jeżeli psychika jest zdrowa i silna, to wszystko wychodzi. A więc to była taka historia, którą chciałem się podzielić i zmotywować was do tego, bo dużo osób mnie na przestrzeni czasu pytało w ogóle, jak poczuć, że jak sprawić, żeby człowiek poczuł, że żyje. I to jest taka moja chyba historia do tego, takie opowiadanie krótkie, może długie, może nie. Ostatecznie chodzi tylko o to, żebyście się nie bali żyć. Traktujcie niektóre elementy życia jak po prostu eksperymenty. Próbujcie, eksperymentujcie i wtedy będziecie czuć, że żyjecie. I pamiętajcie, nie chodzi o negatywne emocje, o to, żeby wam ktoś skopał dupę i żebyście płakali, tylko żebyście robili, walczyli ze swoimi słabościami wewnętrznymi i progresowali. Opuszczacie swoje strefy komfortu, nagle, nie wiem, pojedź nawet do Zakopanego na jakiś hiking, na wycieczkę, spróbuj przenocować noc w lesie, idź w publiczne miejsce, spróbuj sobie krzyknąć, nikt cię nie zatrzyma chyba, raczej za to nie zamykają, tylko nie za głośno, bo jednak mogą cię zawinąć na dołek, ale wiecie, o co chodzi. Dzięki za uwagę, peace out, brother, buziaczki, dobranoc i na razie, yo! Wiesz co, no, możesz mieć trochę racji.